Najbardziej wpływowi politycy opozycji? Nowy sondaż Tusk, Trzaskowski i Hołownia najbardziej wpływowymi politykami opozycji w sondażu dla DGP Opracowanie, Aleksandra Wieczorek. Kto należy do najbardziej wpływowych polityków opozycji? Takie pytanie zostało zadane w sondażu United Survey dla DGP i RMF FM. Jak się okazuje, to Donald Tusk, Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia. Jak podkreśla DGP, tylko ta trójka, zgodnie ze wskazaniami respondentów, osiągnęła wyniki dwucyfrowe. Reszta stawki ma wskazania poniżej 10%. 57,9% wskazało na przewodniczącego po Donalda Tuska, 40,9%. Na wiceprzewodniczącego po Rafała Trzaskowskiego, a 18,6%. Na lidera Polski 2050 Szymona Hołownię. Zaraz za podium znalazł się lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, na którego wskazało 8,2% ankietowanych. W zestawieniu również Krzysztof Bosak. Za nim Adrian Zandberg dalsze miejsca zajęli Radosław Sikorski 7,6% i marszałek Senatu Tomasz Grodzki 6,6%. Dopiero za Sikorskim i Grodzkim uplasowała się dwójka liderów lewicy, Włodzimierz Czarzasty 6,3% i Robert Biedroń 3,4%. W zestawieniu znaleźli się również Borys Budka 2,3%, Grzegorz Schetyna 2,2%, Krzysztof Bosak 1,5%, Adrian Zandberg 0,8%, Grzegorz Braun 0,4%, Izabela Leszczyna 0,3% oraz Małgorzata Kidawa-Błońska 0,2%. DGP. Rok temu w badaniu pierwsza trójka była identyczna. Gazeta przypomina, że podobne badanie przeprowadziła w lipcu zeszłego roku, świeżo po powrocie Donalda Tuska do krajowej polityki. Wówczas pierwsza trójka była identyczna, ale dystans między Tuskiem a Trzaskowskim był mniejszy, zauważa dziennik. Zwraca również uwagę, że ciekawe z tego punktu widzenia są wskazania w elektoracie Koalicji Obywatelskiej. Rok temu Tusk wyprzedzał Trzaskowskiego o zaledwie 2%. Teraz to już 34%. Choć trzeba wziąć poprawkę na odmienną metodę badania, rok temu były to ankiety telefoniczne, obecnie internetowe. Co więcej, w oczach wyborców ko bardziej od Trzaskowskiego wpływowy jest Hołownia, podkreśla dziennik. Tusk umocnił pozycję. Badanie wskazuje, że rok po powrocie Tusk umocnił swoją pozycję, czego nie można powiedzieć o Trzaskowskim, podsumowuje wyniki badań DGP. Sondaż United Survey dla DGP i RMF FM został zrealizowany metodą CAVI w dniach 17-19 czerwca 2022 rok. Na próbie 1000 osób.